Witajcie kochani, dzień dobry. Edwin Plenzler oraz grupa zacnych liderów z Global Intergold. Zanim przejdziemy do meritum, do tematu, dla którego dzisiaj się spotkaliśmy, Artur mi za to nie płaci, ale dla osób, które mają problem z dzwonieniem, mają problem ze sprzedażą i tak dalej, pozycja książkowa polecam. Naprawdę ja ją znów pożarłem w jeden dzień. To jest pozycja, która jest świetna. Ela Kowalik, słuchaj, spotkaliśmy się po to dzisiaj, żeby między innymi powiedzieć, żebyś ty wyjaśniła, bo świetnie to robisz, na temat, jak druzgocącą przewagę planu marketingowego ma Global Intergold w dochodzie aktywnym i pasywnym nad innymi projektami marketingowymi z różnych tam, powiedzmy, innych firm. Dobrze, bardzo dobre pytanie, bo mamy jedno życie, jeden czas. Chodzi nam o to, żeby mieć czas i pieniądze, dlatego budujemy niezależność finansową, budując sieci. Osobiście zapraszam wszystkich do doświadczenia w budowaniu sieci klientów, ponieważ jest to wyjście naprzeciw przedsiębiorczości i bardzo dobre doświadczenie. Doświadczyłam budowania sieci w branży gospodarczej i w branży suplementacyjnej. W związku z tym mówię z poziomu doświadczenia, z poziomu argumentów, a nie walki na puste słowa. Dochód aktywny i pasywny, miażdżąca przewaga. Oczywiście chcę się odnieść do konstrukcji planów marketingowych, natomiast i tak w pierwszym zdaniu odniosę się do złota, że ze złotem nikt nie dyskutuje, mamy najczystsze złoto, w związku z tym nie muszę tracić czasu na dyskusję o produkcie, bo stanowi przewagę konkurencyjną. Kto ma złoto, ten ma pieniądze. Dochód aktywny. Bardzo często plany marketingowe są tak skonstruowane, że po 5 latach pracy z firmą jeszcze nie znamy planu. Zgodzimy się? Posłuchajcie Państwo, podstawowe pytania, jak szukam ludzi, którzy szukają, chcą dać swój czas, aktywność, zaangażowanie, chcą budować sieci, bo sieci budują najbogatsi, to jest właściwa droga do niezależności finansowej i pracy z przyjaciółmi. Jedno pytanie, kiedy zarobisz pierwsze 10 tysięcy złotych? Wyobraźcie sobie Państwo, że większość ludzi działających w sieci kilka lat, która dałaby się za tą sieć pokroić, posolić, nie umie odpowiedzieć na to pytanie. Ja mówię, ponawiam pytanie. Działasz kilka lat. Kiedy zarobisz pierwsze 10 tysięcy? Podaj obrót, bo przecież z tego biorą się pieniądze. Podaj liczbę grup, liczbę osób. Podaj warunki, jakie musisz spełnić, żeby zarobić pierwsze 10 tysięcy złotych. Przed chwilą miałam spotkanie z osobą, która w sieci gospodarczej ma ponad 200 złotych, no i 200 osób i się pytam, czy zarobiła 10 tysięcy. No może to 200 złotych, tak? Dziś podjęła decyzję współpracy w Global Intergold. My potrafimy odpowiedzieć dokładnie, żeby zarobić 10 tysięcy złotych, to słuchajcie, razem w teamie przyjaciół, ponieważ w naszej konstrukcji nie ma crosslingu, wspólnie pozyskujemy od 8 do 11 osób, aby zarobić pierwsze 2550 euro w złocie. W tym firma wymaga od nas minimum 2 osobiście pozyskanych klientów raz na całą współpracę. Jeżeli chcemy pomóc przyjaciołom, a nie tylko asom marketingowym, to każdy może zarobić w Global Intergold. Nie każdy w większości sieci, kiedy żeby zarabiać konkretne dwucyfrowe kwoty, trzeba mieć 1000 klientów i więcej. Kto to potrafi? 5% osób. Chcemy pomóc większości czy mniejszości? Bo w sieciach zarabia mniejszość. W Global Intergold każdy może spełnić minimalne warunki. Jeżeli ma wokół dobrych przyjaciół, to każdemu jestem w stanie pomóc spełnić minimalne 2 warunki, aczkolwiek pracujemy inaczej. Ja tutaj nie stosuję
przymusu bycia na każdym spotkaniu, ponieważ jestem wolna i traktuję ludzi w taki sam sposób. Jeżeli dołączyłeś do zespołu i chcesz działać, to dzwonisz do mnie, a ja z przyjemnością cię poprowadzę i zrobię ci spotkania. Natomiast jeżeli ktoś nie dzwoni, to jest jego decyzja, kiedy i w jakim czasie uaktywni się w tym biznesie. Druga miażdżąca przewaga, kwalifikacja. W typowej sieci każdego miesiąca muszę wyjąć pieniądze na zakup kolejnych produktów pod tytułem kwalifikacja. Oczywiście w Global Intergold też pieniądze biorą się z obrotu towarem, jakim jest złoto. Ale kwalifikacje, czyli kolejny zakup złota, robią dopiero, kiedy zarobię 5950 euro w złocie. Któż wtedy nie zrobi kwalifikacji? Nie poznałam Demila. Wszyscy robią kwalifikacje. W związku z tym mamy 100% kwalifikacji niewymuszonej. Tylko jeżeli ja zarobię 5950 euro, to z przyjemnością zrobię kwalifikację. Z przyjemnością. Tak? Czyli możemy tutaj mieć czas dla rodziny, dla przyjaciół i jednocześnie jest to najlepsza dźwignia finansowa, jaką widziałam w ilości czasu do pieniędzy. I to są dwa główne porównania, jeżeli chodzi o... Wiemy dokładnie, co robić. 8 do 11 klientów wspólnie pozyskanych, w tym dwóch osobistych na całą współpracę z firmą, żeby mieć prawo do wielokrotnego zarabiania. Kwalifikacja jest, kiedy zarobię. A teraz dochód pasywny. Podstawowa rzecz, bo chcę się dać wykazać też innym. Słuchajcie, w sieciach typowych lider dostaje pieniądze z obrotu zerowanego miesiąc do miesiąca. Natomiast w Global Intergold punkty za obrót zbierają się historycznie. Co w praktyce oznacza, że z osiągniętego poziomu nigdy nie spadam. Jeżeli Elżbieta Glapa jest na piątym poziomie, to nigdy nie spadnie na pierwszy. Jeżeli ma ponad 200, nie wiem dokładnie, euro za zamkniętą tabelę w organizacji, to pytanie, czy pomoże zarobić 10 osobom w miesiącu, czy 100 osobom w miesiącu. Ale wtedy dostanie 10 razy 100, 200 euro lub 100 razy 200 euro. Czujecie to Państwo? Jest taka konstrukcja, że zawsze liderom opłaci się pomóc innym, dlatego że punkty dołu wypychają osoby wyżej. W związku z tym zawsze mam osobisty interes, biznes, żeby pomóc osobom. Co jest najważniejsze? W większości sieci jest tak, że lider ma udział z obrotu, po prostu z obrotu, zerowanego miesiąc do miesiąca, ale my mamy wynagrodzenie 100, 200, 300 euro tylko dopiero, jeżeli ktoś w naszym biznesie, w naszym zespole zarobił złoto. Może być bardzo dużo wejść, firma ma obrót, ale ja jako lider mam dopiero pieniądze wtedy, kiedy moi ludzie zarobią. Zarobią złoto, tak jest. Kiedy zarobią? Zarobisz 2550 euro w złocie, ja dostaję 100 euro. Jest w porządku? Jest. Dopiero jak zarobisz. W związku z tym firma zarówno w dochodzie aktywnym, jak i pasywnym motywuje nas do współpracy. I taka ponad tym otoczka, że tutaj jest zapis graficzny w postaci tabeli, gdzie spotykamy się z różnych linii, w związku z tym nie ma tutaj konkurencji. Polska jest jedną grupą przyjaciół. I to są miażdżące w praktyce, doświadczeniu, zyskowności różnice między większością zdecydowaną sieci marketingowych. Dziękuję.